Inspiracje Noro. Dzień dobry, witam się z Wami. Witam się z Wami w sposób właśnie już trochę letni, z letnimi gazetami, w raczej lżejszej dziennie i z lżejszymi włóczkami. Jak w tytule filmu Inspiracje Noro, będzie wybrany przeze mnie model, na który chciałam zwrócić Waszą uwagę. Chciałam na niego zwrócić uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ pora roku zachęca do spoglądnięcia na dzianiny lżejsze, letnie i noszone raczej od marca do października, może do listopada, w zależności gdzie mieszkamy, niż w grudniu i styczniu. I mój wybór padł na gazetę Noro w numerze 22. To jest numer wydania i przy okazji pokazania tego mojego wyboru z tej gazety chciałam pokazać Wam również i przyniosłam tutaj, to są wydania letnie, ponieważ Noro wydaje dwa razy w roku, wiosną i jesienią, swoją gazetę. Gazetę, która pokazuje modele. Zazwyczaj w każdej gazecie, gazetę Noro można kupować w ciemno, nie wiedząc co jest w środku, ponieważ na podstawie tych wszystkich wydań, jakie są u nas na półkach, zapewniam Was, że w każdym, ja na przykład w każdym znajduję jakąś perełkę, jakąś coś wyjątkowo fajnie wykonanego, inną techniką, innym kierunkiem, innym połączeniem włóczek. Dzieje się, naprawdę dzieje się w tych gazetach i te letnie wydania, jeżeli ktoś jest zainteresowany letnimi wydaniami, to jest wydanie numer 20. To w tym momencie mówię o tych wydaniach, które są na stanie. Jest to wydanie numer 16, to też jest letnie wydanie, wiosenno-letnie. To jest wydanie numer 12 i wydanie numer 6. W każdym z nich jest perełka do wykorzystania do może jakiegoś innego kierunku dziergania. I teraz tak, w gazecie numer 22 jest naprawdę wiele cudownych projektów. Na przykład taka chusta. To ja tylko tak przesunę się przez na przykład taki bardzo kolorowy kardigan. Pamiętacie wzór miecza samuraja? To jest właśnie z tego numeru. Spójrzcie na ten ażur tutaj użyty. Bardzo interesujący do wykorzystania na gładkiej włóczce. Czy chociażby różne bluzeczki, które są, mają części wspólne, czyli są dziergane od góry i są wydziergane w taki interesujący sposób z różnych włóczek. A ten model, o którym ja Wam teraz chciałam zwrócić Waszą uwagę, to jest właśnie model numer 29. Ja na niego zwróciłam uwagę, ponieważ Noro zrobiło takie porównanie i ten sam model bluzeczki został wydziergany 10 lat później z włóczki, która już nie z tych włóczek, które było w 2013 roku. Według mnie jest to piękny pomysł na wykorzystanie różnych wielokolorowych włóczek, albo jednej wielokolorowej, a drugiej jednobarwnej. I to jest właśnie to z roku 2013. To wyglądało tak. A w roku, który był 2023, czyli 10 lat później, wyprodukowano tę bluzeczkę z dwóch motków włóczki Uhiwa. Ja to mówię na to Uhiwa, choć zaglądając do słownika języka japońskiego, to już wiem, że Uhiwa to jest wentylator i czyta się to jako uciła. Coś właśnie, ale po prostu nazywamy to roboczo włóczką, włóczka Uhiwa z dwóch na najmniejszy rozmiar. Potrzebne są dwa motki i tutaj te paseczki uzyskujemy poprzez korzystanie z... Tutaj to jest bardzo interesujący model, ponieważ dziergamy dwa panele w tym z przód i tył, to jest to samo, a później nabieramy oczka z tyłu, z całego tyłu nabieramy te oczka, nabieramy oczka tutaj na ten dekolcik i nabieramy oczka z przodu i dziergamy tę dzianinę w ten sposób, używając już tego drugiego motka, w którym kolory ułożą się inaczej. A rękawek
tutaj to widać po rozpiętości pomiędzy tymi paseczkami, rękawek wykonuje się rzędami skróconymi. I tutaj właśnie to jest ta włóczka, która została użyta w projekcie. No i teraz zajrzyjmy do tego modelu numer 29, który według mnie jest bardzo interesującą konstrukcją sweterka. To jest nazwane więcej niż jeden kierunek dziergania, bo popatrzcie, tutaj mamy części w centymetrach, a tutaj w calach. Tak, skupmy się na tych w centymetrach, będzie nam się łatwiej odnajdywać. Najpierw dziergamy od dołu panel w górę. Panel w górę i kończymy ten panel. Następnie dziergamy taki sam panel na plecach. Kiedy? I to wszystko tutaj mamy, te części w centymetrach są podane, co która ma mieć. Tu widzimy, że ta część ma dla najmniejszego rozmiaru 13 cm. Centymetry i wymiary bluzeczki są podane. I ja chciałabym Was zachęcić, tak właśnie popatrzcie na ten wykrój bluzeczki, że jest bardzo interesującym doświadczeniem dziewiarskim, takim poszerzającym horyzonty, że tak powiem, doświadczenie swoje, kiedy wydziergamy jeden panel, drugi panel, to centymetry, ile tutaj będziemy chciały mieć, to jest nasza dowolna rzecz. Czy tych oczek tutaj akurat na, już Wam mówię, to jest z tej włóczki właśnie uchiwa dziergane na drutach numer, z tego co pamiętam, na czwórkach jest dziergane, choć oczywiście to trzeba wykonać próbkę i ją odpowiednio zmierzyć. Całość jest w czterech częściach dziergana i na tył naszego panela nabieramy 32 oczka albo 40 dla największego rozmiaru. No i dziergamy przez 48 cm na najmniejszy rozmiar, a część przodu nabieramy tyle samo oczek i dziergamy krócej, to widać na bluzeczce, panel z przodu jest krótszy, panel z tyłu jest dłuższy. I później nabieramy z krawędzi tyłu, nabieramy oczka. Ten fragment uzyskujemy przez po prostu nabranie na drut oczek, tak jak pod pachą się czasami nabiera przy kimonie, a później schodzimy w dół i dziergamy w tym kierunku, i rękawek nam powstaje na odpowiednich centymetrach, jakie chcemy mieć, poprzez rzędy skrócone. I te rzędy skrócone widać tutaj na tym zdjęciu, ponieważ ten mamy więcej przestrzeni oczkowej niż na przykład tutaj było. I to widać, prawda, że ten rękawek powstał poprzez rzędy skrócone. Bardzo interesujące doświadczenie. Ja już myślę, z jakich włóczek to wydziergać i właśnie chciałam Wam pokazać o naszych propozycjach na taką bluzeczkę letnią, którą można stworzyć z bardzo różnych włóczek, jednobarwnych albo wielobarwnych. I niech ten pierwszy pomysł, czyli to oczywiście może być jak w przepisie, dwa motki na ten najmniejszy rozmiar, już Wam mówię, dwa motki na ten rozmiar, który jest L albo XL, potrzebne są trzy motki. No dobrze, a gdybyśmy miały jeden motek tej włóczki, bo jak wiecie, ja kocham wykorzystywanie jednego motka włóczki, co można by do tego dodać? Dobieranie do noro citrona to już jest taka nasza tradycja, że zawsze znajdziemy we włóczkach citronowych coś, co można dodać do aktualnej włóczki. Echt do letnich włóczek noro nadaje się idealnie. Jest matowy, jest podobnie charakterystyczny, tak to bym powiedziała. I teraz popatrzcie na połączenie kolorystyczne. Uchiwa numer 8 z echtem numer koloru 07. To wygląda tak, wygląda przepięknie, ponieważ te kolory tego pokrywają się tutaj z tymi miejscami, kiedy prześwitują takie żółte nuty. Wygląda to
naprawdę bardzo ładnie. Oczywiście, że można pójść w inny kolor żółty i wtedy mamy duży kontrast. I tutaj jest pokazany echt numer 30. Również do tego pasuje. Na razie Wam pokażę połączenia z Noro, a później Noro i Citron, a później pokażę dwa inne połączenia, które nam właśnie w magazynie przyszły do głowy. Yukata numer 5, również letnia włóczka, składa się w 50% z jedwabiu, 25% wełny, 25% poliamidu. Do niej pasuje kolor echt numer 02. Oczywiście można by pójść w haber, w niebieski, też są takie kolory echta, ale ten szary dla kontrastu tutaj z tą yukatą numer 5 pięknie grają razem. Można pójść w kierunku włóczki, która się nazywa Sonata Shima. Sonata Shima jest mieszanką. Już Wam mówię czego. Tutaj mamy bawełnę 35%, 25% wiskozy, 20% jedwabiu i 20% poliamidu. Gdybyście się zapytały, czy to jest włóczka letnia, to powiem tak, jak najbardziej. W moim standardzie oceny i klasyfikacji włóczki, to tak, to jest letnia włóczka i to jest numer koloru 1004. I jak patrzymy na motek, to co można by tu dodać? Oczywiście kolor można dodać brzoskwiniowy, jasnoróżowy, a tutaj mam przygotowany dla Was, dla pokazania kontrastu, ale bardzo pasującego, ponieważ tutaj są kolor zielony, gra idealnie, to jest numer 32. Echt 32 do stworzenia takiej bluzeczki, gdzie w tym gramy kolorami, paseczkami. Powiem Wam jeszcze, ile tam rzędów, jakich oczek jest, za chwilkę Wam to powiem. Na przykład w takich kolorach. Można połączyć dwie włóczki, które się nazywają, już Wam mówię, Seal Garden Sock Solo, a tutaj mamy Seal Garden Sock Solo, ale to doznaczenie T oznacza, że on jest tweedem, czyli dwa tweedy Seal Garden Sock Solo. W takich kolorach ja tutaj proponuję kolor miętowy, który ma w sobie dużo różowych kropek i ten kolor fuksjowy, T18 i T6, które ma w sobie i żółte, i niebieskie, i zielone, jak tu widzimy, zielone, które razem ze sobą bardzo grają i zrobią kontrast w dzianinie. Mam przygotowany jeszcze tutaj echt numer 34, który można by połączyć z tym. Można by połączyć z T18, zobaczcie, wtedy kolory są zbliżone, ale gramy w dzianinie różnicą struktury nitki. Tutaj mamy gładka, jest nitka, która jest gładka, a tutaj mamy z tweedami, więc to też można czasami pójść w podobny odcień włóczki, ale różniącej się strukturą. I tu właśnie jest to uzyskane, taka gra. No a zobaczcie, uchiwa z szarym. Tutaj jeszcze można miksować w ramach tych zestawień, które Wam pokazałam. Kto nie chce próbować włóczek Noro, mam dla niego segregatorek, w którym takie wprost zestawienia, no bardzo, bardzo tutaj Renia dobrała do tych kolorów Linello i włóczka Pride. Będzie bardzo letnie połączenie, będzie lejące. No i mamy tutaj bawełnę, len i wiskozę. Linello święci triumfy, naprawdę to już któryś sezon. I co sezon ma kilka nowych kolorów i to jest akurat nowy numer koloru. Proponowałybyśmy połączyć na przykład z kolorem bardzo pomarańczowym i to razem wygląda tak. Linello 57 i Pride numer 59. To jest jedno z połączeń. Weźmy następny nowy kolor Linello. On ma numer 58. I zobaczcie, co jest w środku tego Linello. On ma tutaj jeans, ma kolor pomarańczowy, taki rudy. Do niego by również pasował ten 59 Pride, ale dla niego mamy przygotowany kolor różowy dla kontrastu, bo w tym Linello mamy całą sekcję i jasnego, i ciemnego różu, co widać jak patrzymy na motki.
w ten sposób. Tutaj jest dużo sekcji różowej i to by grało, nawiązywało właśnie do tego koloru. Linello jest cieńszą włóczką niż w przepisie podana. No wtedy ten panel tworzymy na troszkę więcej oczek, myślę. To jest bardzo prosta konstrukcja, którą możemy dopasowywać do swoich potrzeb. A jeżeli ktoś chce na przykład z bawełny stworzyć taką bluzeczkę, to tutaj też jest taki kontrast, prawda? Quattro mamy quattro motki 100-gramowe, quattro de grade w numerze koloru 04. On jest mroczny, jest granatowo, szaro, stalowo i tu wchodzi zielona sekcja kolorów, takich jaśniejszy, ciemniejszy, oliwkowo. No i do niego ta limonka, to pokazuje, prawda, charakter, takie charakterne połączenie, nadanie wyrazu bluzeczce, która byłaby spokojna, taka ciemna, a paski limonki naprawdę by rzuciły inne światło na nasz projekt. Oczywiście można pójść w szarości, można by było dać kolor niebieski, można by dać samą oliwkę taką z quattro. Quattro ma dużo różnych kolorów, jest to taka bazowa bawełna mercyryzowana od producenta Lankias. Tutaj mamy 50 gramów 120 metrów. I tutaj 100-gramowy motek ma wielokrotność tego, czyli 240 metrów. No i teraz jeszcze chciałam Wam o tych paseczkach powiedzieć. Ponieważ tworzymy paseczki, instrukcja jest krótka. Rząd pierwszy i drugi, to jest dziergane na płasko, więc to też od razu wiemy. Rząd pierwszy i drugi to są oczka prawe. Rząd dziergany jest, trzeci rząd jest dziergany z drugiego motka, bo pamiętajmy, że w przepisie używamy dwa motki tej samej włóczki, tylko musimy sobie tak przypasować, żeby nam się zmieniały i występowały paseczki. W rzędzie trzecim dziergamy prawe oczka, ale z drugiego motka. W rzędzie czwartym z drugiego motka dziergamy wszystkie oczka na lewo i później powtarzamy rzędy 1-4 dla tych paseczków. No i teraz rzut oka jeszcze do tego, co mówiłam. Wzór jest bardzo prosty. Te cztery rzędy powtarzamy przez całą bluzeczkę i zmieniamy tylko moteczki. Tutaj w tym wydaniu tej samej włóczki dwa motki, ale ja Wam też pokazałam jedna włóczka taka, a druga włóczka zupełnie inna, ale pasująca również, tak też by pasowało, prawda? Ale pasująca kolorystycznie i według mnie charakterem, ważne by te dwa rodzaje włóczek, które łączymy, by jakimś charakterem pasowały do siebie. No i tak, w inspiracjach Noro, akurat w gazecie numer 22, chciałam Wam to pokazać. Bluzka, którą można również z moheru zrobić, z takiego moherku delikatnego, będzie piórkowa bluzeczka z rękawkami, na przykład z Moher Lux. Kolor, tam jest wielokolorowość, która nam wyjdzie, albo na przykład z moheru firmy Ricoh, tego wielokolorowego, również będą paski, najpierw w tę stronę, a później w tę stronę. Możliwości wiele, tylko od Was zależy, co zrobicie z tą inspiracją, którą Wam chciałam przekazać. Jak zwykle, bardzo czekam na łapki w górę, na komentarze, subskrybujcie nasz kanał i po prostu bądźcie zadziwiarką. Za dziś dziękuję i do następnego razu.